Sponsorami programu są operator sieci Plus, udostępniający aplikację Ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5. To jest Lato Polsat News, proszę Państwa, kolejna odsłona w ruinach zamku w Ogrodzieńcu, a z nami kolejni goście, ponieważ teraz porozmawiamy o tym, jak należy ratować technikami linowymi z miejsc trudnodostępnych. Z nami Robert Pilarczyk, naczelnik jurajskiej grupy GOP. Dzień dobry. I Jacek Panek, zarządca między innymi zamku w Smoleniu, ale także jaskini głębokiej. Witam Państwa. Ta linka za naszymi plecami, Robercie, nie jest przypadkowa. Nie jest przypadkowa, dlatego że zainscenizowaliśmy tutaj sytuację, w której osoba uległa wypadkowi na terenie zamku. Nie byliśmy w stanie po prostu znieść jej po schodach, dlatego musieliśmy rozpiąć taką tyrolkę właśnie z samego szczytu zamku i przetransportować właśnie technikami linowymi osobę ratowaną tutaj na dziedzinie. Często się zdarzają tego typu sytuacje i często macie takie akcje, bo jak wiemy, Jura Krakowsko-Częstochowska obfituje w ruiny zamku w Warownie, właśnie w tego typu trudne, dostępne miejsca. Ale atrakcyjne też z punktu widzenia turysty, prawda? No dokładnie. No Jura jest bardzo atrakcyjna, ale właśnie usiana takimi specyficznymi miejscami. Tych wypadków nie ma bardzo dużo, natomiast się zdarzają, więc musimy być cały czas przygotowani i regularnie trenować w tych miejscach po to, żeby w razie wypadku szybko móc zareagować. Z nami jest także zarządca, tak jak wspomniałam, zamku w Smoleniu. Bardzo często doprowadzacie do wspólnych akcji z GOPR-em, na przykład akcji wymierzonych na przykład celem waszych akcji jest to, żeby Jura była czysta, piękna i pachnąca. Jak to robicie? I dlaczego GOPR jest wam do tego potrzebny? Znaczy, jeśli chodzi akurat o zamek Pilcza w Smoleniu, no to tutaj GOPR jest potrzebny, bo my sami nie damy sobie rady posprzątać śmieci, które są zostawione w miejscach no, trudno dostępnych. Mówię tutaj o jakichś studniach zamkowych, gdzie trzeba użyć technik alpinistycznych. Jest tu potrzebna no, wspinaczka i doświadczenie naszych przyjaciół z grupy jurajskiej GOPR no, jest tu niezbędne do tego. Jeszcze chciałabym zapytać o jaskinię, ponieważ zarządzasz także jaskinią głęboką. Tam też przeprowadzane są akcje. Tak, jaskinia głęboka w województwie śląskim jest to jedyna jaskinia udostępniona do ruchu turystycznego w sposób profesjonalny, gdzie turysta odwiedzający wyżyny Krakowsko-Częstochowską może wejść z przewodnikiem i obiekt zwiedzić. Z racji tego, że odpowiadamy za naszych gości, za ich bezpieczeństwo, co roku, przynajmniej raz w roku urządzamy takie szkolenia wspólnie z ratownikami GOPR-u, no, aby ćwiczyć jakieś niepożądane sytuacje. Tak? I tutaj, no, jeżeli turysta zemdleje, to musimy być przygotowani na każdą ewentualność, musimy mieć opracowane procedury i to mamy, to wspólnie robimy z GOPR-em. I dzisiaj Państwo mogli oglądać w telewizji taką symulowaną akcję właśnie w jaskini głębokiej. No to zrozumiałe, że to czasem się zdarza, ale jeżeli chodzi o te śmieci, to przy okazji myślę, jest szansa, żeby zaapelować do turystów, no, żeby czegoś takiego nie robić. No my bardzo prosimy i zawsze apelujemy na wszystkich spotkaniach, żeby jednak śmieci zabierać ze sobą albo zostawiać w pojemnikach, które są do tego przeznaczone. Na terenie wyżyny, w miejscach udostępnionych do ruchu turystycznego jest bardzo dużo kontenerów na śmieci. Wystarczy, Szanowni Państwo, wrzucić swoje odpadki i będzie sprawa posprzątana już potem przez specjalistyczne służby. Robert, jeśli chodzi o ewakuację, o ratowanie z tych miejsc trudnodostępnych, mówimy tutaj teraz o zamku. To są trudne akcje do przeprowadzania? Są to akcje trudne. Ale jeżeli jesteśmy do nich przygotowani, jeżeli właśnie mamy dobry sprzęt, mamy odpowiednią ilość ludzi, to wtedy takie akcje przeprowadzamy płynnie. Ale oczywiście są to jedne z trudniejszych akcji, to tak jak ewakuacja z jaskiń. To też jest zdecydowanie trudniejsze działanie niż działanie na powierzchni. Czy takie nosze, które są podpinane tutaj, one się różnią od takich noszy, których używacie na co dzień? Znaczy, to są akurat zunifikowane nosze, które jak za chwilę pewnie zobaczycie albo już widzicie. Te nosze najpierw były transportowane technikami linowymi, a później zostały zapakowane na przyczepkę kłada i dalej transport odbywał się kładem. To jest też ważne, żeby te techniki się uzupełniały, żebyśmy nie musieli przenosić osoby ratowanej z noszy do noszy, z deski do deski, tylko od początku do końca mogli transportować ją na jednym środku transportu. Pracują tutaj wyspecjalizowane grupy, zresztą ta wasza praca, czy to jest charakterystyczne dla grupy jurajskiej GOPR-u, czyli tego typu ratowanie, czy to ze skałek, z baszt, czy z jaskini? No jest
jesteśmy bardzo specyficzną grupą pod tym względem, bo właśnie jesteśmy nastawieni na to. To jest nasza działalność, to jest nasze główne zadanie właśnie. Czyli w porównaniu z innymi grupami GOPR mamy zdecydowanie więcej pracy linowej, a przez to też szkolenie samego ratownika jest ukierunkowane właśnie na te techniki. 80% pracy z ratownikiem to jest właśnie nauczenie go od węzłów przez stanowiska, po układy wyciągowe i prowadzenie całych akcji. Jacku, coś chciałeś dodać? Tak, ja chciałem dodać, Robert, pamiętaj, że nie tylko ratownictwo u was jest mocną stroną, ale te działania prospołeczne, za które wam bardzo serdecznie dziękujemy, no też dla nas są ważne i szanowni państwo, GOPR czuwa nad nami praktycznie na całym obszarze. To nie tylko w zamku na Skałkach, ale jeżeli będziemy potrzebować pomocy w obszarach leśnych, tutaj też wielu turystów, teraz jest sezon grzybowy, wielu turystów chodzi, szuka grzybków i nagle się gdzieś zagubią. Jest numer alarmowy, z którego należy skorzystać i myślę, że tutaj ratownicy na pewno pomogą i to robią. To my dopowiemy, bo mówili nam ludzie, że jak są trudno dostępne miejsca, na przykład zimą, to ratownicy nawet przyjadą i pomogą przewieźć do porodu, jeżeli jest też taka potrzeba, czyli naprawdę bardzo szeroki zakres. Ale odwróćcie i zobacz, kto za nami jedzie. To jest, proszę państwa, nasz dzielny operator, PayPal, tak na niego mówimy. I bez, czyli Michał. Tak, czyli Michał. Bez tak odważnych operatorów nie byłoby takiego programu. Bez ratowników? Odpowiedzialny za to, żeby urozmaicić zdjęcia, a nasi koledzy z GoPro za to, żeby właśnie go teraz odpiąć i ewentualnie czuwać nad jego bezpieczeństwem. Dokładnie, bez ratowników nie byłoby bezpiecznie i warto jeszcze, Robercie, powiedzieć, że trwa właśnie rekrutacja. Dokładnie tak. 15 lipca ogłosiliśmy oficjalnie nabór do grupy jurajskiej GoPro, więc jeżeli ktoś czuje się na siłach, czuje, że jego przyszłość chce związać właśnie z mocno kwalifikowaną pierwszą pomocą, właśnie z pomaganiem ludziom, ale też z takimi akcjami prospołecznymi właśnie, czyli z wpisaniem się w społeczeństwo właśnie pod kątem ratowniczym, to zapraszamy nabór@gobriura.pl. Bardzo proszę wam pisać. Dziękujemy i za waszą pracę, i za waszą gościnę tutaj, w tym regionie. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy. Zapraszamy bardzo. Oczywiście w każdej chwili. A my jeszcze raz będziemy zapraszać na Jurę Krakowsko-Częstochowską, mnóstwo atrakcji, a już za dzień, spotkanie? W Łebie. Joasia Górska i Przemysław Białkowski. My się spotkamy za 2 tygodnie, proszę państwa. Do zobaczenia. Sponsorami programu byli operator sieci Plus, udostępniający aplikację Ratunek, oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5.